Proszę Państwa, a cały zamysł? Cały zamysł to jest, powstał 31 sierpnia w trakcie imprezy integracyjną pod nazwą Łączy nas Słońce, w której tak licznie Państwo uczestniczyliście. Jednym z zamysłów Zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego było faktycznie integracja, czyli chodziliśmy od stolika do stolika, rozmawialiśmy z członkami stowarzyszenia i słuchaliśmy, proszę Państwa, słuchaliśmy różnych propozycji na działalność stowarzyszenia. 611 członków, bardzo poważna, wydaje mi się, bardzo poważne stowarzyszenie. I od Was, kochani, wyszedł wniosek, wyszła propozycja, ażeby spróbować zorganizować z włodarzami miasta spotkanie, które miałoby na celu rozmowę. Rozmowę, dialog. I była prośba, ażeby takie spotkanie zorganizować w ramach stowarzyszenia, istniejącego stowarzyszenia. Oczywiście zastanawialiśmy się, zarząd długo zastanawiał się, nim podjęliśmy decyzję, ale ostatecznie podjęliśmy taką decyzję 15 września na posiedzeniu zarządu i zorganizowaliśmy dzisiaj gminne forum przedsiębiorczości. Główny zamysł, cel to, tak jak Państwu powiedziałem, próba rozmowy, dialogu, nawiązania jeszcze bliższej współpracy, bo nieraz tutaj z relacji Państwa wynikało, że za mało rozmawiamy ze sobą. Ale potrzeba taka, ażeby przedsiębiorczość troszeczkę w miastku i w gminie miasto trochę, żeby rozruszać. Stąd, proszę Państwa, do każdego z Państwa, sam albo Państwo do mnie, jak docieraliście, zamysł był taki, ażeby przygotować na kartkach trzy takie punkty z własnego podwórka, czyli z prowadzonej działalności, handel, usługi, wytwórczość, i trzy punkty lokalnie, jakbyście Państwo widzieli takie po prostu propozycje na polepszenie albo swoją własną wizję, jak powinno wyglądać przedsiębiorczość, prowadzenie działalności gospodarczej. Proszę Państwa, Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze dzisiaj proponuje parę rozwiązań. Proponuje chociażby, będziemy proponować założenie lokalnego funduszu pożyczkowego, o której tutaj panowie zaraz Państwu przedstawią. Proponujemy również grupowe zakupy chociażby energii elektrycznej dla przedsiębiorców i również grupowe zakupy dla członków Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego. Gospodarcze, czyli rozmowa o gospodarce powinna być jak gdyby rzeczy najistotniejszych i najważniejszych. Także ja bardzo serdecznie dziękuję za podjęcie tego tematu, bo temat nie jest łatwy. Może wszyscy doskonale wiemy, jest tematem bardzo trudnym i nie dotyczy on tylko gminy miasto, ponieważ miasto nie jest samotną wyspą na oceanie i tylko ono ma problemy z przedsiębiorczością, problemy ma z rynkiem, problemy ma z rozwojem biznesu, bo jak Wam się funkcjonuje, jak Wam się funkcjonowało, funkcjonuje dzisiaj, to Wy doskonale oczywiście o tym wiecie. Jak było kiedyś, jak jest dzisiaj, wszyscy chcielibyśmy, aby było lepiej, ogólnie mówiąc, czyli co zrobić, jakie podjąć działania, jak wspólnie działać, aby sytuacja była lepsza niż jest dzisiaj. Choć ja absolutnie jestem przeciwnikiem takich oto stwierdzeń, że w miastu nic się nie dzieje, że nie ma żadnej działalności, bo czym jest w takim razie ponad 1180 podmiotów zarejestrowanych, prowadzących działalność gospodarczą? Czym są Wasze firmy, Wasza działalność, większa czy mniejsza? Ona była tutaj, jest i będzie. Czyli my rozmawiamy, zastanawiamy się, co zrobić, aby było jeszcze lepiej, aby Wasze firmy się bardziej rozwijały, by były bardziej prężne. A jeżeli nie było. A szczęście nas by spotkało, gdyby na nasz rynek przybyły firmy, które by chciały uruchomić swoją produkcję, która by nie była konkurencyjna do Waszej, którą Wy prowadzicie.
Bo działalność gospodarcza to jest działalność nie tylko produkcyjna, ale to jest działalność obejmująca wiele sfer, w tym również i działalność handlową. I w tej działalności handlowej ostatnio tak się dzieje, że w miastu coraz częściej, coraz więcej tych podmiotów przybywa, które stanowią konkurencję między sobą. Oczywiście można powiedzieć, że konkurencja jest zdrowa i bardzo dobrze, że ona jest, tylko że ten worek z tą konkurencyjnością na pewno pojemność. Jeżeli ta pojemność zostanie przekroczona, no to jest po prostu źle. Zależy nam wszystkim na miejscach pracy, na tym, żeby powstawały u nas zakłady produkcyjne. To jest jak gdyby nasz główny cel. Tak po trochę zazdrościmy miastu powiatowemu Bytów, że u nich jest Grudek, który się prężnie rozwija, daje miejsca pracy i nie łudźmy się, daje duże pieniądze do kasy miejskiej, daje duże pieniądze do kieszeni tam ludzi pracujących, czyli bogatsze społeczeństwo, to większa siła nabywcza, to jest rozwój we wszystkich innych, kolejnych branżach, bo to nikogo nie muszę tutaj przekonywać, bo to jest po prostu oczywistość. Zastanawiam się, jak czy co zrobić, aby pozyskać tutaj inwestorów. Ja, moim zawsze takim hasłem było, żeby pomagać miejscowym, bo oni już są, bo wy tutaj już jesteście. Żeby maksymalnie pomagać. Ale tutaj przewodniczący przed chwilą powiedział, że rola samorządu gminy, a tak nawiasem mówiąc, to gmina to my wszyscy, jak tutaj siedzimy, Jastrzanie, to my tworzymy tą gminę. Niezależnie od tego, czym się zajmujemy, gmina to jesteśmy po prostu my. Każdy na w swojej sferze, w swojej działalności tworzy cząstkę tej po prostu gminy. Czyli inaczej mówiąc, co zrobić, aby pozyskać inwestora? Aby pozyskać inwestora czy inwestorów? Kilka elementów, co zostało podane. Oczywiście pierwszy to polityka podatkowa, o której tutaj mówiliśmy. Szumna nazwa polityka podatkowa, bo tak rzeczywiście może i jest, bo kasa gminy, czyli kasa na te zadania społeczne, które my musimy realizować, musimy, nie może być pusta, bo jak jest pusta, to niczego nie zrobimy. Czyli jednym z elementów dochodowych do budżetu gminy są podatki i opłaty lokalne. Chcę powiedzieć, bo przygotowując się do dzisiejszego spotkania, dysponuję miejscowościami sąsiednimi, stawkami podatków od działalności gospodarczej, podatków od nieruchomości czy od budynków i budowli, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza i zaręczą, że nasza stawka jest w dolnych granicach tych wszystkich miejscowości. Plan ten przewiduje 6 terenów pod różne inwestycje z rozwiązaniami drogowymi, zapewnioną dostępem do wody, do kanalizacji i w pobliżu drogi wojewódzkiej. Ktoś powie, ale to nie jest własność gminy. To jest własność agencji. To prawda. Ale i od agencji, i od gminy trzeba teren nabyć, żeby można było inwestować. Te tereny po prostu są. Agencja jeden z tych terenów sprzedawała w 5 przetargach. Rozpoczynała od ceny, jak dobrze kojarzę, około 500 tysięcy, ostatni przetarg opierał na kwotę 100 tysięcy złotych. Zainteresowanie było żadne, ponieważ działka do nich została sprzedana. Ja nie chcę powiedzieć, proszę mnie nie zrozumieć, że wszystko jest ok i wszystko jest cacy. Że nie ma o czym rozmawiać, bo gdyby nie było o czym rozmawiać, to by nas tutaj nie było. Jest o czym rozmawiać. Tylko ja bardzo mocno zachęcam do tego, aby zastanowić się, co my wspólnie powinniśmy zrobić, aby ten stan rzeczy, który dzisiaj jest, zmienić. Powtarzam wspólnie. Przykład MTG jest doskonałym przykładem. Instalacje solarne na ciepłej wody użytkowej, projekt RPO-owski organizowany wspólnie. Ludzie. Jest wielu uczestników tego programu. Jeżeli wspólnie wszyscy powiedzieli tak, robimy to, idziemy w tą stronę, udało się to zrobić. Sprawa, o której rozmawiamy, nie jest tak prosta jak tamten projekt. Nie jest na pewno taka prosta. Ale myślę, że przy różnych pomysłach, powtarzam,
przy udziale samorządu są pewne kroki możliwe do wykonania, aby ten stan rzeczy można było zmienić. Czy można byłoby powiedzieć, że idziemy w dobrym kierunku? Dzisiaj, Szanowni Państwo, doskonale wiecie, że ja powiem to wprost. Jeżeli chodzi o gminę Miastko, pokutuje sprawa zaniechania, czy jak gdyby pokutuje sprawa ta, że nie jesteśmy miastem powiatowym. Ja nie chcę odnosić się do swoich poprzedników, nie chcę nikogo oceniać, ale stan rzeczy jest taki, jaki jest i od 99 roku zmagamy się ciągle z problemem gospodarczym między innymi, dlatego, że nie jesteśmy powiatem, jakby na to nie patrzeć. Ośrodki powiatowe są preferowane, mają większe szanse rozwoju i to jest prawda, która jest widoczna gołym okiem. Jest widoczna gołym okiem i trudno nam się w tym wszystkim znaleźć, bo cały czas jest za krótka kołdra. Cały czas jest za krótka kołdra i po prostu nie możemy się tą kołdrą przykryć, bo jak z jednej strony nam brakuje, naciągamy, to z drugiej strony brakuje. I jest tak cały czas, tak się szamoczemy. Sytuacja jest o tyle jeszcze gorsza, że niestety, ale kryzys, o którym była mowa, tak na dobrą sprawę myślę, że już daje znać tak bezpośrednio u nas. I my jako najsłabsi gospodarczo cierpimy jako pierwsi. Jako niezbyt silni gospodarczo jest nam najtrudniej się przeciwstawić temu. I dlatego też ta nasza sytuacja jest tak trudna. Ja nie mam tutaj, Szanowni Państwo, gotowego rozwiązania, co zrobić. Liczę na Wasze podpowiedzi, na Wasze sugestie. Ale jeszcze raz powtórzę, jeżeli ktoś używa sformułowań, że w miastu już nie ma niczego, to jest nieprawda. To jest nieprawda, bo my jesteśmy, Wy jesteście. Właśnie w tym, co Pan Burmistrz mówił, Pan Tomek mówił też, że uciekają nam inwestycje, przyjeżdżają ludzie, jak ze studzienic budują nam kanalizację. Wszyscy inni wyrywają robotę Haratowi i Krzyśkowi i Pepikowi, gdzie firma starała się, powstawała bóla. Nie, przegraliśmy, no bo taka jest zasada główna. Wygrywa ten, który daje korzystną ofertę. Uważam, że to jest błąd, bo w sąsiedniej gminie właśnie Lipnica przy powstawaniu kopalni poparto jednego przedsiębiorcę, który powiedzmy tam, no jakoś na razie nie poszło, ale gmina zdecydowała, że wybierze jego ofertę, bo to jest lokalny przedsiębiorca, on będzie zatrudniał naszych ludzi. Przy tym właśnie wygrywaniu przetargów innych gmin też nie muszę mówić, przyjeżdżają obcy ludzie, my płacimy im te pieniądze i te pieniądze od nas wyjeżdżają. Czyli może wprowadzić, niech Rada Miasta coś zrobi, żeby przetargi popierały lokalnych przedsiębiorców przy zbliżonych ofertach, powiedzmy, no bo jeżeli coś jest tam, to by była ta sprawa. Druga sprawa to jest właśnie powstawanie, budujemy plan przestrzennego zagospodarowania miasta. Na tym poprzednim planie, który powstał, ja osobiście bardzo się zawiodłem, bo w trakcie, kiedy powstał, po 2 latach został zmieniony, została wprowadzone zmiany. Chodzi mi tutaj głównie o to, że jesteśmy ciągle, że się wyrażę, zadupiem. Byliśmy zadupiem w województwie szczecińskim, koszalińskim, słupskim i pomorskim. Jak dzwonimy do Gdańska, skąd pan jest? Miastko? Gdzie to jest? Nikt nie wie, że to jest. Nikt nie. Jakie miasto? Ta akurat instytucja, dyrekcja dróg krajowych czuje się, no wszyscy wiemy, no królem w Polsce nikt nic nie może pierdnąć, bo to jest broń Boża, nie tam. Chcę wrócić do sytuacji, która mnie samego dotknęła, ponieważ ja zadzwoniłem do Wydziału Zgodnień do Gdańska. Zgłosiła się tam jakaś pani w sprawie dojazdu do istniejącej inwestycji z drogi krajowej. Pani się pyta, gdzie to jest. Chodzi mi o restaurację Dyko przy kościele, przy rondzie. Pani się pyta, gdzie to jest miastko, aha. No ona kojarzy, bo ona tam niedawno oczywiście świeżo była, bo tam
te ronda powstawały. A gdzie by pan chciał mieć ten dojazd? Ja bym tu i w tym miejscu, tam gdzie powstają te kamienice. I sobie wyobraźcie, ona do mnie mówi, a widział pan takie żółte panierki? Tam koło samolotu? Ja mówię, jakie żółte panierki? To takie żółte panierki, wie pan, jak się Bytowa wjeżdża, tak naprost tam, takie żółte panierki stoją takie. Ja wiem, co pani insynuuje, że oczywiście zaraz była zmiana tematu. Powiedziała mi krótko, jak będziesz podskakiwał, to dostaniesz takie żółte barierki. No może ja mnie zrobię, bo je postawię, nie? I tak wam powiem, tak to wygląda. Drogi krajowe, mało tego, że ograniczyły nam wjazd, mimo tego, że planie przestrzennego zagospodarowania, przepraszam, trochę jestem denerwowany, był zapis, że drogi krajowe zagwarantują dojazd do istniejących i projektowanych inwestycji, a w moim akurat tym przypadku, akurat moim sąsiadom, Bogusia Bodnara i tam Krzysia Filipczaka, okazało się, powstał plan B, będziemy wjeżdżać od nie wyrażać. Oczywiście budujemy, sprzedajemy bardzo drogo grunty przy samych drogach, bo to są grunty atrakcyjne, bo budujemy sklepy, składają się, nie ma gdzie stanąć przy tych sklepach. Do czego dążę? Ja już raz panu burmistrzowi mówiłem tak w drodze w gminie, że to my tu mieszkamy, a nie drogi krajowe. I ja bym prosił, że przy tworzeniu nowego planu nie pozwalać urzędnikom z Gdańska na zamazywanie każdego miasta, bo tu droga krajowa, zrobimy jeden odjazd gdzieś tam z tamtej strony. Tak jak samo tutaj teraz jakiś pan ma problem po byłych tam panu Maciądze, tam byłych w Legipsach. Nie może wjechać do tego, bo teraz jeden się nie zgadza, tamten się nie zgadza. Ludzie, to jest nasze miasto, to może my powiemy, gdzie my mamy wjeżdżać i wyjeżdżać, a nie przyjeżdża pan inżynierek i zrobi nam na przykład, bardzo się cieszę, że teraz tą drogę asfaltową, bo się chciałem z górnej wyprowadzić, ale teraz mi zrobili. Tak. I co chciałem powiedzieć? No, znaków nastawiano tyle, że ludzie, jest zatoczka, jest parking na 5 czy 8 samochodów, stoi znak, że jest. Potem zaraz znak, że się skończył parking. Bo ja nie widzę, że to jest parking. Jak Coca-Cola. No ludzie, tyle pieniędzy wydawanych, że niesamowite ilości. No. Tam normalnie slalom jest koło kościoła. Z tym. Ale nieważne. Przyjeżdżają, robią nam jakieś objazdy. My jeździmy 25 lat, niczym nikomu nie przeszkadza ustąpienie pierwszeństwa jeden drugiemu. Nie, jeden kierunek, gdybyśmy z pani żyje. No i broń Boże, żeby było inaczej. Nie? Ciągle wracamy do tego, ludzie, to jest nasze miasto. Dlaczego nami rządzą, decydują uchwał posłów? Pan magister od ruchu drogowego, ale wie lepiej, się nie wygra. Jak się jeszcze miasto. Państwo, ale państwo, dlaczego nie wygrasz? To jest państwo. A dlaczego? Nie. Ja to sam są proste metody. Ludzie gdzieś w Piaszczynach wychodzą na ulicę, zaraz mają asfalt. Trzebie linie wyszli, mają asfalt. Nie? Można? Można. Ja nie mówię, żeby wychodzić w taki sposób, ale zbudować to jakoś inaczej. Nie? No i w końcu, niech przykładowo to całej radzie. No, czy radni, jako radni, mogą dać robotę naszym przedsiębiorcom? Coś z tym zrobić, nie? Jest teraz inicjatywa z wymiana tych pieców. Jest tutaj producent jeden, czy wielu dyrektor, którzy już produkują takie rzeczy, nie? Nie wiem, powiązać fakty. To dziękuję. Zadania, koniec roku. Nic więcej. Specyfikacja istotnych warunków opracowywana jest... Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opracowywana jest w Urzędzie Miejskim przez urzędników. Natomiast w Polsce takie prawo obowiązuje, że liczy się najniższa cena. Koniec kropka. Tak już jest. Dopóki ostatnio słyszałem dyskusję, że trzeba zmienić prawo zamówienia publicznego, żeby dopuścić rozwiązania, które obowiązywały wcześniej, czyli można było ustalić pewne reguły. Tak. Pewne parametry, które są najniższa cena to nie jest w parze. No niestety. Zobaczcie, 3 lata temu drogę budowali, nie? Do mojego wolu. Dzisiaj już jest oczywiście można. Już jest my takich inwestycji też możemy do parę wskazać, tak? Też możemy wskazać inwestycje, które zostały zrobione w ramach tych programów i wymagają niestety poprawy. Jest jak jest. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o planowaniu przestrzennym. Moi drodzy, planowanie przestrzennym to jest tak. Wszyscy na to narzekamy. Wszyscy mówimy, że jest długo, że jest trudno,
że to planowanie jest złe, tylko moi kochani, myśmy uchwalili ostatnio dwa plany przestrzennego zagospodarowania. Plan tak zwany Rondo, to jest obok twojej nieruchomości. Mówimy o planie obu Rondo a Pawła II. I plan przestrzennego zagospodarowania o nazwie KMD. Koszalińska Dworcowa Młodzieżowa. Oba plany były tak naprawdę zainspirowane przez zainteresowane podmioty gospodarcze, zainteresowane rozwojem działalności gospodarczej w tych rejonach. Na dzień dzisiejszy, powiem wam, zainteresowanie było tak ogromne w związku z tymi planami przestrzennego zagospodarowania, że nawet się nikt nie zgłosił. Nikt. Nawet do nich nie zajrzał. Nikt kompletnie. I potem, po latach, jest problem. Bo ja przecież tutaj mam tyle lat nieruchomość, a tu nic się nie stało. Dlaczego by taki plan ktoś zrobił? Ja osobiście na swojej stronie internetowej pisałem o tym parę miesięcy temu, że są takie plany. I parokrotnie na sesji Rady Miejskiej mówiłem o tym, nagrywane przy obecności mediów, żeby się zainteresować, bo są tworzone plany. Bardzo istotne dokumenty, które będą rzutować na dziesiątki lat do przodu. Nikt się tym nie interesuje. Uwierzcie mi, że naprawdę nam jako radnym trudno jest na ten temat dyskutować z fachowcami, urzędnikami, tak? Bo urzędnicy pana burmistrza, ale też urbaniści, którzy tworzą te plany, oni mają wiedzę specjalistyczną i przychodzą na spotkania z nami, tłumaczą nam to obowiązującymi przepisami prawa. Natomiast jeżeli ktoś zainteresowany takim planowaniem nie spojrzy na ten plan i nie powie, dlaczego nie mam wjazdu na swoją posesję, no to my nie jesteśmy w stanie wpłynąć na ten plan, bo nie mamy takich możliwości. Ale się tylko jedną rzecz powiedzieć. Drogi krajowe przepychają cały ruch wokół tego typu inwestycji na drogi gminne, nie swoje drogi. Nie chcą sobie po prostu bałaganić ruchu drogowego na swoich jezdniach. Próbują przerzucić 250, teoretycznie oczywiście, bo tak zakłada przedsiębiorca, że 250 samochodów nagle spadnie z drogi krajowej na drogę gminną. Temat do tego, co tutaj Marek powiedział wcześniej, temat, powiedz, uważam, że z tym, co wycofała się ta firma, z tymi asfaltami, to jest błąd, że ona w Łodzieży nie została sfinalizowana. Można było, bo wiadomo, ludzie protestują, ale można było to przedłożyć na dobro nasze, na przykład od nich wybaczyć, czyli są chyba plany, na przykład obwodnicy zaczęte, tak? Są miasteckie obwodnicy plany? Tak. Oni by nie zaczęli... Studium przedziałem. Dobra, ale oni, nie można by było z nimi negocjować, żeby zacząć tą obwodnicę robić. Teraz nie ma nawet po gimnazjum. Nie ma takiej możliwości. Istnieje fragment obwodnicy. Wykonana gmina, jest to fragment drogi kołowej. Dobra, ale można było z nimi negocjować. Na przykład małą obwodnicę zrobić koło fabryki. Tutaj ogrodową. Zobaczcie, co się dzieje w mieście. W mieście jest masakra. Jest miasto, nie ma przejazdu, na przykład awaryjnego. Wypadek się stanie, wszystko stoi. Tu jeszcze, tamtą stronę jeszcze koło jedynki, tu można przejechać. Ale teraz... Super, no słuchaj, to nie jest inwestycja gminna, to po pierwsze. To wymaga budowy mostu na rzece, a inwestycja w mostu to miliony złotych. Dobra, ale od czego trzeba zacząć? To od czego trzeba zacząć? Posłuchajcie, wszystko nie da rady, nie można, nie to wszystko od nas uciekną, nic się nie dzieje. Może coś, chociaż coś zacząć. Fabryka rozwalona, można robić most. O, to nie co tak powiedziałeś. Byłbyś poparcie już. Przecież miasto poparcie. nie ma inicjatywy. Już dać znać. Już klepać, że my chcemy. Niech to uciekła z naszego rejonu, co by mogło wtedy Skalska. Tak, Skalska jest węgle. Ale no teraz ona węgle, bo będzie asfaltowała, to ja wiem, że pola piątne. No a co nikt nas nie zrobił. Jakby byli w Łodzi jeszcze, byłoby kolega ma rację, bo rzeczywiście Skalska droga już węgle jest zrobiła. Na początek płyty, jeszcze nie produkują asfaltu. Asfalt pomoże. Ja chciałem tylko zaapelować. Moi drodzy, ja apeluję o to. Za chwilę będziemy uchwalać kolejne plany przestrzennego zagospodarowania. Interesujcie się tymi dokumentami, żeby nie było tych sytuacji, o której mówi Krzysiek. No to wynika z tych dokumentów, a naprawdę jeden urzędnik... Jeszcze mam, ale przerwę! Jedną zmienia całkowicie plany. Przerwę!
Panie burmistrzu, strefa tam, pan mówi, jest na Łodzieży, jest ta strefa ekonomiczna taka miasta, tak? No to no, o co chodzi teraz? Teraz jaka firma, jak usłyszy, że takie były korowody tam teraz z mieszkańcami, kto tam zacznie inwestować? No to nie jest wina samorządu. No dobra, słuchajcie, no nie jest tego. No właśnie, to co tam mamy budować? Co tam to mamy budować? Przecież to będzie zawsze takie coś. Przecież to będzie zawsze takie coś. Temat obwodnicy, to jak będzie jak to dolina u nas pudy tam jest. To znajdą jakiegoś żuczka czy coś znowu na studnicę i też się wybudują. Powiem tak, że na temat obwodnicy to jak gdyby są dwie teorie. Jedna mówi, że obwodnica musi być, bo wtedy będzie spokój w mieście, tylko ten spokój będzie w mieście będzie we wszystkim. Również i w handlu i co we wszystkim. Totalnie, ponieważ wszyscy będą jechali obwodnicą, ale taki jest kierunek. Wiele miast idzie w to. No ja nie wiem, ile Chojnice straciły. Chojnice to nie miasto, bo oczywiście miasto większe, ale ja osobiście uważam, tak ciemno ustawiam, że przez obwodnicę straciły. Nie chcę dyskutować, nie chcę polemizować tutaj przy obwodnicy. Czy obwodnica jest potrzebna, czy nie? Kalkulacja finansowa obwodnicy miastka rozpoczyna się od 100 milionów euro. 100 milionów i ponad musi być zabezpieczonych środków Generalnej Dyrekcji Dróg, czyli de facto w budżecie państwa, na budowę obwodnicy miastka. Jeżeli wzięlibyście zestawienie ilości samochodów, czyli natężenia ruchu, to okaże się, że to natężenie jest gdzieś tam na szarym końcu, co wcale nie oznacza, że nie należy zabiegać o budowę obwodnicy. Ale realia są takie, jakie są. Realia są takie, jakie są na chwilę obecną, na rok przyszły albo następny, tego się nie dowiedziałem. Przewidywana jest przebudowa mostu na rzece Studnicy. Projekt jest już gotowy. Ale proszę Państwa, to nie jest temat, który Pani Burmistrzu... Nie, to jest ważny temat. Nie, to jest ważny temat. To też wstrzymuje inwestycje. Proszę Państwa, ja tylko chciałem, Panie Burmistrzu, ja tylko chciałem tak zasygnalizować takie punkty, gdzie być może coś takiego jest. Chodzi o to, proszę Państwa, żebyśmy próbowali poprzez takie dyskusje... Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Została do agencji Pani Dyrektor Kosiu z Gdańska, by powiedziała: panowie, jakie ograniczenia inwestycyjne w Naturze 2000? Można wszystko zrobić, tylko trzeba spełnić wszystkie warunki, które nakłada natura. Tak bym powiedział. Oczywiście obostrzenia są bardzo wielkie. Natura 2000 była to nasza konsekwencja wstąpienia do Unii. Rząd polski, dokładnie minister obrony środowiska, otrzymał wytyczne ustanowienia określonej ilości obszarów Natura 2000. Ale województwo warszawskie sobie z tym poradziło. Powiedziało nie dla Natury 2000 i nie mają Natury 2000. Myśmy też powiedzieli, i nie tylko gmina, cała środkowa Polska tak samo sprawdzić, że obszary wskazane jako Natura 2000 w gminie miasto zostały zaopiniowane negatywnie. I na tym się skończyły. Tak. I wszystkie inwestycje... Tak, dokładnie. Tak. I negatywnie. Dziękuję, Panie Burmistrzu. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, ja chciałem właśnie wywołać tą dyskusję. Chciałem wywołać, żebyście Państwo... Proszę Państwa, z przedsiębiorców... Co jeszcze Państwo... Bo jeżeli nie ma inwestowania, to nie ma rozwoju żadnego regionu. Nie... Wiadomo, że nie każdy może mieć działkę koło Urzędu Miasta, nie? Ale wywołana była sprawa budowy obwodnicy. Czy miasto ma jakiś plan rozwoju inwestycyjnego i w jakim kierunku to ma zmierzać? Bo jeżeli rejon Wołczy Wielki i Wołczy Mały ma być rozwinięte, budować swoje rodzinne, to w którym kierunku ma iść inwestycja taka, no jakby powiedzieć, przemysłowa? Bo macie na przykładzie Bytowa. Jest tam miejsca, które idą w kierunku Karpus, tam się rozwija budownictwo rodzinne. Cała Przemysłowa, ulica, to jest budownictwo
takie typowo przemysłowe. My takie jakby u nas w mieście takiego planu nigdzie nie mamy. Nikt tego nie widzi. Nie? Zaraz każdy, kto by kupił jakąś działkę w kierunku jakiejś tam planowanej obwodnicy, nie wie, czy ta działka, czy to będzie budownictwo mieszkaniowe, nie będzie później kolidowała z tym, że będzie miał hałas i ciągle będzie po prostu narzekał. Następna sprawa to są już przygotowywane tereny pod przetargi, które miasto chce sprzedać na rozwój jakiegoś przemysłu. I ja bym się zastanowił nad tym, czy na etapie wycen tych gruntów nie jest robiony jakiś błąd, że później te tereny nie można sprzedać. No macie przykład inwestycji tutaj, tej co z Tuchomia ten wiraż kupował. Gdyby ta inwestycja nie była w pierwotnej cenie wyceniona na ten 1 800 000, a byłaby wyceniona na 1 200 000, uważam, że ten gość by to kupił. Bo później są takie podchody do tego, a może jeszcze opuszczę, a może jeszcze opuszczę. Dla nas najważniejszą sprawą jest to, żeby teren sprzedać, bo jeżeli ten teren zostanie sprzedany, to ktoś zainwestuje pieniądze, postawia nowe miejsca pracy i z tego... I ty, który tu patrzysz, to się następna sprawa, to jest tak, też to budownictwo jednorodzinne. Pan przedsiębiorców miałby służyć temu, żeby przedsiębiorcy wiedzieli, czego mogą liczyć od burmistrza, od miasta, gminy, miasto, czego burmistrz może się spodziewać od przedsiębiorców, co przedsiębiorcy mogą pomóc dla gminy, prawda? Co przedsiębiorcy mogą zrobić wspólnie, razem, żeby im taniej wychodziła produkcja, żeby taniej produkować, żeby taniej robić i tak dalej. Proszę Państwa, to wspólnie właśnie, cieszę się bardzo, że takie spotkanie właśnie dzisiaj ma miejsce. Ale właśnie na tym spotkaniu trzeba byłoby mówić o takich rozwiązaniach, o rozwiązaniach, które pomogą przedsiębiorcom taniej produkować, pomogą przedsiębiorcom może i reklamować się i tak dalej. I chyba temu miałoby służyć dzisiejsze spotkanie. Ja mam może propozycję na sam początek, jeśli to jest, bo nie wiem, może już coś takiego jest w gminie, może już jest, może działa wśród przedsiębiorców coś takiego, żeby przedsiębiorcy zgrupowali się albo przez stowarzyszenie i kupowali energię elektryczną nie za 80 groszy za 1 kW. Można tą samą energię kupić elektryczną za 40 groszy. Możecie płacić o wiele, wiele taniej. Ale trzeba się zrzeszyć. Proszę, ile pan burmistrz mówi? 20 groszy, 20 parę groszy. Tą samą energię, którą wy dzisiaj płacicie 80 groszy, możecie za tą samą energię płacić 20 czy 30 groszy, proszę Państwa. A to jest bardzo duży koszt. Tylko trzeba kupić, trzeba się skrzywnąć, trzeba to założyć albo stowarzyszenie, albo grupa przedsiębiorców kupuje tą energię wspólnie, a później każdy się indywidualnie różnica według własnego licznika. Proszę Państwa, i to już można zrobić już od 1 stycznia 2014. Możecie Państwo już mieć taniej i taniej produkować. I o to chodzi, żeby na takim spotkaniu sobie podpowiedzieć, pomóc sobie rozwiązywać wspólne nasze problemy razem, żeby to było taniej i dla miasta, i dla Państwa. Bo my tu się właśnie spotkaliśmy. O to chodzi. Bo to się spotkaliśmy, żebyśmy nie dyskutowali z prądem, to już jest na przyszły rok. Za rok, bo my mamy umowy już niektórzy podpisane. No właśnie, o to chodzi. Założyć to przed jakieś stowarzyszenie, nie założyć, co to nam da, jak się mamy zorganizować i myślę, że na tym powinniśmy się skupić. No słuchajcie, no jak tyle lat jestem przedsiębiorcą, no zawsze tam do tej gminy coś cierpi. No nie ma sposobu, żeby nie było. Dajmy sobie dzisiaj z tym spokój. Spróbujmy, która to już jest godzina, spróbujmy zorganizować się na tym, co tu dzisiaj, po cośmy dzisiaj przyszli. Przyszliśmy po to i już jest początek na te piece. Chętnie się na to piszę. Z drugiej strony pomówmy o tym, że na przykład jeden drugiemu mógłby pomóc. Czy musimy sponsorować się finansowo? Myślę, że nie. Każdy może zasponsorować jeden drugiego inaczej. Każdy może doradzić innemu w jakiś inny sposób, doświadczeniem. Przecież nie musimy w jakiś sposób, że na przykład można sponsorować też gminę. Czy finansowo? Nie.
Można skorzystać z samochodu, można skorzystać z ziemi, jakieś tam, jakiegoś dobra. Skupmy się dzisiaj na tym, jak my tu wspólnie wszyscy mamy sami, sobie sami pomóc. Daj mi spokój, mój burmistrz, bo już się ciepło robi. Jest na ja to. Jestem na ale to. Burmistrz notuje, burmistrz notuje i on to będzie teraz. Tak, burmistrz wszystkiego słucha. Ja na przykład, jeżeli już to mówimy... jest wyjątkowo spokojnym spotkaniem. Mówimy o burmistrzu. Spokojni ludzie. Bardzo. Jeżeli mówimy już bardzo. O burmistrzu, ja bym chciał dać jeden z wielu przykładów. Na przykład, przecież tyle wywozi się gruzów w ziemi prywatnie, aż niektórzy proszą, gdzie to wywozić. Dlaczego nie wywozimy na obwodnicę, bo tam będzie kiedyś w przyszłości most? Wywozić tam już można, żeby były mniejsze koszta. Trzeba po prostu już troszeczkę na przyszłość myśleć. Jeżeli chodzi na przykład, ja przerabiałem plan zagospodarowania. Kochani, jeżeli ktoś ma kawałek ogródka, kawałek działeczki, obojętnie co, dowiedzcie się w gminie, czemu to służy, co to w przyszłości z tym ma być. Później dziecko, czy ktoś chce wybudować domek, czy coś tam zrobić. No nie, bo rodzice zaniedbali. Tego, żeście powinni pilnować. Tam ktoś mówi kolega, że nie ma wyjazdu. O tym trzeba było wcześniej. Jak gmina, jak robi jakiś plan zagospodarowania, to gmina oczekuje na wnioski prywatne, które te działki czy je są. A skoro nie ma, no to znaczy, że w gminie wszystko gra. Plan był 6 lat wcześniej zrobiony. No dobra, ja na tyle dziękuję. Bardzo dziękuję. Tutaj jeszcze pan prezes nie wspomniał o tym, ale chcielibyśmy założyć Gminną Radę Przedsiębiorców. To jest rada, która będzie organem opiniodawczym do jakichkolwiek projektów urzędu. To jest rada, która będzie poinformowana. Złoży się taki wniosek do burmistrza, bo tak to się chyba robi, że jest takie zrzeszenie, które będzie zainteresowanie opiniowaniem jakichś projektów gminy. To jest nic innego, jak tylko główne źródło informacji dla przedsiębiorców. Jeżeli takie coś założymy dzisiaj, bo to jest ku temu te między innymi spotkanie dąży, to już jest odpowiedź na to, co tutaj kolega wspominał przedtem. To jest taka, można powiedzieć, jednocześnie, to nie można nic sugerować, to jest opiniodawcza rada. Jeżeli taką radę, powtarzam, założymy, to już jest pierwszy krok ku temu, żeby być zawsze na czasie z tym, co gmina na dziesiątki lat do przodu będzie planowała, bo przyjdą te plany do danego, w tym przypadku do zarządu MTG, zwołujemy taką radę, tak? Jeżeli nie jesteśmy w stanie skupić, powiedzmy, te 6 osób i uzgodnić to wszystko, zwołujemy raz jeszcze takie spotkanie jak dzisiaj i podzielamy, rozpracować można taki plan i opiniować. To są naprawdę ważne, to są opinie społeczne. Ujmie się wtedy, nie będzie takich problemów, jak było ze Słusinkiem czy złodzieżą. Bo drodzy Państwo, czym się zajmuje MTG, zwróćcie uwagę. Zanim projekt solarny powstał po raz pierwszy, trwało to jak poród u słonia, 18 miesięcy. Ale dowcip polegał na tym, że to była edukacja. Ludzie musieli poznać, jak to działa, były spotkania, tak? Walne zebrania. Zapraszaliśmy mnóstwo firm, robiliśmy ankiety, czy chcecie później takie, czy płaskie, czy próżniowe. Ale ludzie już byli świadomi, wiedzieli, jak to działa. Mogli fizycznie zobaczyć, zapytać się fachowców, a czemu ten poleca pan, a temu inny. Firm było mnóstwo, spotkań było mnóstwo. Czy teraz pytanie, czy to się opłacało? Tak. 100% ludzi zadowolonych z tego, co żeśmy im na dachu zafundowali, można powiedzieć. Nie ma nikogo, kto powiedział, to się nie opłacało. Ale edukacja, czyli informowanie na bieżąco o wszystkim, co się dzieje i taka rzetelna informacja. Jeżeli taka rada powstanie, to ja uważam, że to jest sposób na to, żeby tą rzetelną informację później przekazywać tym, którzy są w danej chwili zajęci. Jeżeli taka rada powstanie, czego jako zarząd, jako wiceprezes zarządu chciałbym właśnie wnioskować o powstanie takiej rady, wyłonić z Państwa taką grupę inicjatywną, 5, nawet 8 osobową, to już jest pierwszy, drodzy Państwo, taki potężny krok do tego, żeby być świadomym tego, co się dzieje w naszej gminie. Też jakieś doświadczenie i to by mogła być taka opinia no, obiektywna, jakieś patrzenie takie na przyszłość miasta z perspektywy swoich doświadczeń pracy zawodowej.
Bo w tej chwili to wiadomo, te plany, jeżeli są tam zatwierdzane, to tak, albo mieszkańcy jakoś się zorganizują i idą. Poszczególne osoby to właściwie na zasadzie, nawet tak jak idzie do urzędnika, no to po co tam zagląda, przecież to tam ciebie nie dotyczy, bo nie jest twój teren, nie? Tutaj by mogła być taka, no jakaś tam opinia obiektywna, gdzie no patrzymy, czy to jest dobry kierunek rozwoju, czy nie. Tu jeżeli chodzi o gospodarkę gruntami, to co tutaj Heniek mówił, czy sprzedawanie za złotówkę gruntu, naprawdę to jest dobro, które nie jest elastyczne, którego jak się raz sprzeda, a tempo rozwoju miasta jakby no nie zależy od tego, czy te działki będą za złotówkę, tylko po prostu jaka jest zasobność portfela ludzi, którzy chcą zainwestować, bo jeżeli tylko oni chcą nabyć te grunty i potem niejednokrotnie albo te pieniądze już się skończą na etapie zakupu tego gruntu, nawet jeżeli on jest tani, to on już potem nie ma dalej pieniędzy, no albo jest normalna lokata kapitału, czyli kupuje coś, co jest dobrem ograniczonym i według mnie tutaj ta polityka taka na siłę wyprzedawanie gruntów, bo raczej mi się wydaje szukanie takich realnych po prostu inwestorów. Jeżeli już komuś sprzedać, to faktycznie, żeby zainwestował, czy po prostu to tempo rozwoju miasta jest takie, a nie inne. Po prostu tego nie przeskoczymy. Jeszcze tam bym się chciał krótko ustosunkować do tych przetargów, bo tutaj parę razy tam padało też, dlaczego firmy lokalne nie mogą wygrać. Mówię, akurat jakby nasza firma troszeczkę inną strategię ma, także staramy się jakby utrzymać standardy i zatrudnienia i załóżmy taki kierunek trochę innowacyjny po prostu w naszych działaniach, a niejednokrotnie widzimy, że przegrywamy z firmami, które są właściwie rolnikami, którzy mają koło stodoły maszyny. Ludzie, którzy są zatrudnieni, nie wiem, czy oni są w ogóle zatrudnieni, czy to są po prostu podwykonawcy, wolontariusze. Podwykonawcy. To są po prostu zwołani ze wsi, po prostu to jest połowę kosztów, nie? I tutaj dla nas po prostu przy tej formie to nie wiem, jaki jest dalszy kierunek, czy po prostu obniżanie standardów i też po prostu w takim kierunku, że właściwie te obciążenie podatkiem od nieruchomości, obciążenie dokładnie wiecie ZUS-em, chorobowym 30 dni pracownika urlopem to i plus w budownictwie jeszcze jest zima, gdzie do tej pory się mówiło, że się w lato zarobi tyle, żeby zimę można było przezimować. W tej chwili się nie zarabia. W tej chwili są po prostu, jeżeli jest minimalny zysk na robotach albo do tyłu, no to jest takie są realia, nie? Także są, no, w budownictwie to widać faktycznie kryzys, chociaż mówię też niektóre gminy, nie powiem tutaj o naszej, ale po prostu chcą na siłę też wykorzystać, że wydaje mi się, że można pewne rzeczy za pół ceny robić i one świadomie przygotowują taką wielkość pieniędzy, że wydaje mi się, że to się zrobi, ale to się po prostu albo w ogóle żadne firmy nie wygrają, bo są po prostu tak zaniżone. Według mnie powinny być robione jednak uczciwie kosztorys inwestorski, po prostu no, do tego kosztorysu właściwie powinny być zagwarantowane pieniądze, nie że się robi, powiedzmy, ma się pieniądze na pół kilometra drogi, ale na przykład tam akurat to z innych gmin przykład, nie? Że mówię, a kilometr sobie zrobię. No i niestety jest przetarg, gdzie żadna firma, mimo że mało firm, to nikt się nie zmieścił, bo po prostu on takie miał życzenie. Dziękuję bardzo.